Izrael, nie znajdzie życie nam, bo syn zbawienie da. W kresu naszych rekolekcyjnych rozważań chcemy się uczyć tego optymizmu, tej kultury ducha, które ukazuje w całym swoim życiu Maryja, a równocześnie chcemy, praktykując ten styl, na naszym horyzoncie odkrywać piękne dusze, które dają świadectwo żywej wiary, żeby widzieć nie tylko zagrożenia, grzech i zło, ale światło duchowego piękna. Taki jest tytuł serii, którą zaczęliśmy w lubelskim wydawnictwie Świadkowie Duchowego Piękna. I pierwszy tomik wydany przez współpracę z Radą Episkopatu do spraw Apostolstwa Świeckich poświęcony jest Hannie Malewskiej. Drugi będzie poświęcony Adamowi Stanowskiemu. A później serię takich pięknych sylwetek, które mogą być wzorami do naśladowania w kontekście, gdzie się mówi głównie o aferach i korupcji. Hanna Malewska w czasie wojny była naczelną szyfrantką Armii Krajowej. Wszystkie szyfry, które szły z powstania do Londynu, ona kontrolowała. Po wojnie nikomu się o tym nie pochwalił. Nawet Turowicz, z którym była w najbliższych kontaktach, nie wiedział. Dopiero ktoś z kolegów z powstania powiedział o tym. Już jest takich epatujących bohaterskością swoich wyczynów, którzy każdy odcisk wezmą pod lupę i będą się nim szczycić. A ona dyskretnie milczała. A przy tym była silną osobowością. Jako redaktor naczelny Znaku walczyła z cenzorami stalinowskimi o każde zdanie, a równocześnie potrafiła być wymagająca wobec współpracowników. Ona odrzuciła księdza Tischnerowi pierwszy artykuł, jaki ten napisał do Znaku i powiedziała mu: księdza, stać na to, żeby ksiądz pisał jaśniej niż Heidegger. A później któregoś dnia ksiądz Miecio Maliński przytaczył artykuł Hynga o Eucharystii, doktryna posoborowa. To była wtedy ta holenderska fascynacja transfinalizacją. Malewska przeczytała i powiedziała: wiecie, może ten Hynk jest naprawdę geniuszem, ale w artykule tego nie widać. To, co pisze o Eucharystii, to jest niepoważne. Dokąd ja będę naczelną, nie będziemy takich rzeczy drukować. I tu na każdym kroku wychodziła jej silna osobowość. Zmarła 20 lat temu, pogrzeb w Tyńcu prowadził kardynał Macharski, a po niej zostały zapiski duchowe. Zapiski, w których pisze: nic nie jest tak zawodne jak sukces. Trwać u stóp ukrzyżowanego, codziennie powracać coraz bliżej, codziennie coraz głębiej poznawać jego miłość. To jest ta pani Hania, która pisała piękne powieści, przemija postać świata, a pokryw rodzinny, która potrafiła w czasach stalinowskich podtrzymywać nadzieję i głosić prawdę. Oj, właśnie to jest nasza rola. Budować w naszych ośrodkach duszpasterskich wspólnotę pięknych dusz. Kształtować ich wrażliwość, być świadkiem nadziei, w każdych warunkach szukać tego, co Boże, czytelne, jawiące się jako głos z innego świata. Dużo czytać, zapewnić sobie skraje, dobre książki, których wychodzi bardzo wiele, i tutaj przekazywać ich treści bliskim. Tworzyć wspólnotę, gdzie będziemy razem spotykać się, podnosić na duchu, dzielić problemy, nie będziemy samotnymi wyspami. I przede wszystkim unikać mentalności kapliczek, które bardzo często brzydko kojarzą się z klanem. W społeczeństwie w Polsce jedno z wielkich zagrożeń to mentalność naszych. Nasi zamkną się wokół jakiegoś czasopisma, wokół jakiegoś przywódcy, wokół jakiejś partii i w zamknięciu tylko oni są genialni, tylko oni są patriotyczni, tylko im się należą premie i ta naszość niesie Polskę w kierunku jakiejś mentalności plemiennej, z której Afryka wyrasta,
a u nas zamykają się wokół przywódców. I mentalność partyjna jest czymś oczywistym, gdzie ten, kto należy do naszej partii, jest dobry, a opozycja jest od razu wroga. Ale bałbym się przenoszenia tego typu naszości na teren Kościoła, bo wtedy zamiast Kościoła Jezusa Chrystusa otrzymamy zamkniętą kapliczkę. A niestety niektórzy chcieliby to robić. Dla niektórych jest to jakaś forma samoafirmacji, że można spotkać się w gronie osób, które mają poglądy identyczne i czuć, że my tu rządzimy świat. Tymczasem nie ma potrzeby identyfikowania poglądów w środowisku kapłańskim. Rektor nigdy wam nie powie, żebyście się zdecydowali, czy wolicie Mozarta, czy Beethovena. W domu naszego ojca jest mieszkań wiele i w dziedzinie muzyki możemy mieć różne upodobania. Tak samo w dziedzinie preferencji sportowych. Nie musicie być wszyscy za górnikiem Łęczna, który jest klubem sportowym spod Lublina. Równie dobrze jest miejsce w kościele dla górnika Zabrze, czy dla Legii Warszawa. Nie usiłujmy uściślać aż do ciasnoty, bo ciasnota nie jest symbolem Ewangelii. Ojciec Święty w swoim najnowszym dokumencie pisze: Europa to znaczy otwartość. Otwartość na dialog kultur, w którym jednoczyła się tradycja Rzymu, Grecji i tradycja judeo-chrześcijańska. Otwartość na przyjaciół, ale także na wrogów, których miłujemy. I tę postawę należy tworzyć, bo inaczej ugrzęźniemy w mentalności rozgrywek, walk i przekrzykiwań. Niektórzy bardzo lubią tę mentalność. Kiedyś miałem spotkanie z wczasowiczami w Nałęczowie, to też moja diecezja. Na koniec spotkania wstaje jedna z pań, a nie na ksiądzku tak szczerze powie, jaka jest najlepsza gazeta w Polsce i jakie jest najlepsze radio. Jak widzę, do czego moja rozmówczyni zmierza, więc mówię: proszę pani, ja godząc się na przyjęcie biskupa z biskupstwa, zgodziłem się, żeby głosić Jezusa Chrystusa, a nie na to, żeby być propagandystą od propagowania jakiegoś radia albo szefem od marketingu jakiejś gazety. Proszę wybaczyć, to nie moja specjalność, pytanie jest źle adresowane. A to niech mi ksiądz biskup powie, jakiego radia ksiądz biskup najchętniej słucha. Przyparła mnie do muru, odpowiedziałem krótko: Watykańskiego. Najpierw wyraz niezmiernej boleści na twarzy mojej rozmówczyni, a potem krótkie, zdecydowane: o nie, oni są filosemitami. Można mieć takie obsesje, gdzie się świat podzieli na filo i anty, biel i czerwony. I wtedy nie zauważy się tego bogactwa ludzkiej duszy, gdzie jednogrzesznice stają się świętymi, zacheusze nawracają się i deklarują radykalną przemianę, a ci, którzy przedtem byli wiernymi młodzieńcami, znikają bez śladu i nie pozostaje po nich żaden czytelny znak. Więc tu jest dla nas miejsce, byśmy byli głosicielami wielkiego otwarcia. Byście pamiętali o tej symfonii, którą jest Bożej, w którą jesteście włączeni. Byście zawsze szukali, co Boży kompozytor dla was zaplanował w tym miejscu, na ten dzień, w tej roli. I żebyśmy konsekwentnie potrafili, tak jak Ojciec Święty, głosić w jego stylu Ewangelię dobroci, miłości, przebaczenia, nadziei. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z was potrafił mi przytoczyć choćby jeden przykład Ojca Świętego zdenerwowanego, który rzucałby gromy. Nie widzimy go nigdy taki. Z czasów krakowskich go wspomina i też go nigdy nie widziałem. Natomiast widziałem, może Jasio by wyprowadził do gromadzu. Do tej pory się to nie udało nikomu, także ja się nie próbuję. Słucham? Tak, to mówił rzeczowo i konkretnie, że zabójstwo jest zabójstwem. To jest jego przesłanie, ale tam nie mówił zdenerwowanie, ja wam pokażę niektórych tutaj. Więc nie chodzi o tego, widzę z tyłu. Czytelne posłannictwo i świadectwo prawdy, to jest całym jego przesłanie. Natomiast te reakcje w takich małych sytuacjach, gdy my się denerwujemy, bo ktoś nie tak się zachował, jak byśmy chcieli, to wspominają mi księża krakowscy, że kiedyś przyjeżdżał na wizytację, napięcie, bieganie, jak to przy wizytacjach. I jedna z pań witających go pomyliła się z nerwów
zamiast najprzewielebniejszy księże, kardynale, powiedziała najprzystojniejszy księże. Brom struchlał, reszta patrzy, czy będzie gonić świata, czy nie. Tamta mówi, że najchętniej by się zapadła pod podłogę, a tu podłoga nic, nie chce się ruszać. A kardynał Wojtyła spojrzał, uśmiechnął się i powiedział, coś w tym jest. Umieć właśnie reagować nie z tego, bo my nieraz sądzimy, że jak cytujemy Ojca Świętego i pokazujemy wspólne zdjęcia, to największą przysługę oddajemy Kościołowi. A tymczasem znać jego dokumenty, znać jego treść, apostołować w jego stylu, z jego uśmiechem i z jego poczuciem humoru. Oj właśnie, wydaje mi się, że w świecie, gdzie tak dużo jest śmiertelnie celebrowanej powagi, gdzie tak dużo osób chciałoby przygniatać genialnością swoich rozwiązań, gdzie populiści przekrzykują się wzajemnie. My w tym stylu dobroci, uśmiechu możemy osiągnąć znacznie więcej niż przy pomocy rzucania gromów. Więc zrób sobie jeszcze rachunek sumienia z twojego poczucia humoru. Czy potrafisz pewne sytuacje przyjmować ze spokojem, czy też zwykłeś dramatyzować? Czasem można sprowokować sytuacje, które wniosą odrobinę uśmiechu, a równocześnie ukażą nam ludzi w ich prawdzie. Poznawać ludzi przez uśmiech w tych nietypowych sytuacjach. Kiedy wychodziłem z diecezji tarnowskiej, dowcip prima aprilisowy, który zrobiliśmy za pośrednictwem KAI, ogłosił, że diecezja tarnowska jest pierwszą w świecie diecezją, która będzie miała swojego sztucznego satelity. Bardzo biskup Rzeciński dzięki współpracy z obserwatorium astronomicznym w Castel Gandolfo i jezuitami amerykańskimi otrzymał pozwolenie, że wyprowadzi na orbitę pierwszego sztucznego satelity diecezjalnego. Wiadomość była opublikowana w KAI, a potem przedrukowały ją kilka gazet, biorąc to za prawdę. Oj, do mnie tylko dochodziły recenzje, jakie były komentarze. Jednym ze środowisk świeckich profesorów ktoś pyta, nie wiecie, ile też może kosztować taki sztuczny satelita? Na to kolega od fizyki mówi, no co mówi, satelita, jak mu wyprowadzą na orbitę, to tam niewiele kosztuje, liczy się głównie aparatura. Zależy, jaką aparaturę lecę. No ale ile taka aparatura? No na pewno poniżej miliona dolarów nie będzie. A widzicie, zawsze mówiłem, że Kościół ma pieniądze. Ale nie mówię jeszcze najmocniejszy komentarz. W środowisku duchownych, którzy przeczytali wiadomość, jeden mówi, zobaczcie, że Rzeciński znów sztucznego satelitę wyprowadził. Ja wam zawsze mówiłem, że on musi być Żydem. On miał pieniądze na sztucznego satelitę. To jest właśnie ta komedia w małych gminach, w której uczestniczymy i umieć się uśmiechnąć, to podstawowy warunek naszego pokoju psychicznego. Nie dramatyzować, nie rozdzierać szat, iść szlakiem Chrystusa, głosząc dobroć, umacniając nadzieję i w tym wszystkim przeżywać to ze spokojem. Nie wiemy, co nam przyniesie jutro, nie wiemy, kiedy się następny raz spotkamy. Mile wspominam tę atmosferę, którą współtworzyliście. Dziękuję za nią serdecznie. A kiedy myślimy o tym, co niewiadome, przywołać wam chcę na pożegnanie sytuację matki synów Zebedeusza, która prosiła Jezusa o najlepsze miejsca dla jej synu. Nie wiedziała wtedy, o co prosi. Nie wiedziała konkretnie, gdzie te miejsca mają być. Jak kochająca matka kojarzyła je z wygodą, z chwałą, z korzyścią. No i skutecznie wyprosiła. Tych dwóch synów to był Jan i Jakub. Jan miał najlepsze miejsce w wieczorniku przy piersi Jezusa i najlepsze miejsce na Golgocie, tuż pod krzyżem. A Jakub jako pierwszy z grona apostolskiego został ścięty. Przelał krew męcząc. Nie wiadomo, czy gdyby mamusia wiedziała, o co prosi, czy by jej ta prośba nie zamarła na usta. Nie wiemy, co przyniesie jutro. Nie potrafimy przewidzieć, kto z was otrzyma lepszą placówkę za parę lat, kto zostanie prawdopodobnie.
kto zapłaci ceny życia, zmagając się z trudnościami, przeciwnościami, samotnością. Życzę Wam gorąco tych najlepszych miejsc w oczach Maryi, patronki dzisiejszego dnia, której imię przywołujemy. Życzę, by ona towarzyszyła Wam w Waszej kapłańskiej wędrówce, szlakiem Wieczornika, szlakiem Golgoty, przez krzyż do chwały Ojca. W poczuciu wielkiej harmonii, piękna i sensa kapłańskiego utrudzenia, w poczuciu świętości życia i świętości tych, którym głosili Jezusa Chrystusa. To nie znajdzie życie ma, temu Syn zbawienie da. Pójdźcie do mnie, dziadki moje, życzę łaski zdroje, nie znajdzie życie.